Witam bardzo gorąco wszystkie dzieci, ponieważ zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia. Chciałabym Wam przeczytać świąteczną bajkę w starej szafie, ale zanim zacznę, chciałabym Was gorąco pozdrowić z Parlamentu Europejskiego w Brukseli i życzę Wam wszystkim, aby te święta były takie ciepłe, wspaniałe, uśmiechnięte, abyście były grzeczne, abyście zauważali swoich kolegów, zawsze sobie pomagali i dobrze o sobie mówili. Pozdrawiam Was jeszcze raz gorąco, a teraz rozpoczynam bajkę. Przez szparę w drzwiach prowadzących na strych przedostawał się smakowity zapach pieczonego ciasta, smażonej ryby i czerwonego barszczu. Zapachy te mieszały się ze sobą w tak smakowity bukiet, że stara szafa stojąca w kącie strychu kichnęła potężnie. A psik, a psik. Co się stało? Zawołały kolorowe bańki, które spały w jej wnętrzu. Dlaczego nas budzisz? Bo a psik. Szafa znowu kichnęła, bo te zapachy łaskoczą mnie w nos. Czy wy nic nie czujecie? Bańki uchyliły wieczka pudełek i pociągnęły noskami. Czujemy, zawołały. Czy to już czas? Oczywiście. Z pudełka obok odsunęło się wieczko i wyszła z niego bańka, która swoim wyglądem przypominała słońce. Jej głowę otaczały złote promienie zakończone małymi gwiazdkami. Ubrana była w sukienkę złote pasy. Była to najstarsza bańka, bo pamiętała jeszcze czasy babci. Tak, to już czas, powiedziała i usiadła na brzegu pudełka. Jak się wam spało? Dziękujemy, dobrze, odparły zgodnie wszystkie bańki. Nagle w pudełku zaczął się ruch. Słychać było stłumione rozmowy, przekomarzania, szelest papieru, aż wreszcie wieczko pudełka odsunęło się i wyfrunął z niego papierowy samolocik. Wiu, wiu, zawołał szczęśliwy i rozpędził się z całej siły. Au, samolocik stuknął nosem w szklane drzwi szafy i opadł na półkę. Nie tak szybko, odezwała się szafa. Wiesz, że jestem stara i otwieranie drzwi to dla mnie nie lada wysiłek. Szafa nadęła się i zaczęła otwierać skrzypiące drzwi. Bardzo proszę, odparła. Wiu, samolocik wyfrunął aż pod sufit, zapominając podziękować. Najstarsza bańka uśmiechnęła się, patrząc na samolocik, który zaczął wywijać w powietrzu fikołki. Czy on nigdy nie dorośnie? Co roku to samo. Fruwanie, fikołki i takie tam. Niech się cieszy. Najstarsza bańka poprawiła sukienkę i zaklaskała w dłonie. Pobudka. Z kartonowych pudełek powoli, ostrożnie zaczęły wychodzić zaspane bańki. Były kolorowe, błyszczące, w kwiatki, w kropki, gładkie i z brokatem. Niektóre miały ubite noski, innym brakowało nitek. No nareszcie, szepnęła szklana baba, wychodząc ze swego pudełka. Nareszcie powieszą nas na choince i znów będziemy błyszczeć i kręcić się na nitkach. Ale kiedy? Zapytały szóstki, czyli sześć jednakowych baniek. Już niedługo, uspokoił je srebrny bałwanek. Ciekawe, gdzie mnie powieszą, zastanawiała się granatowa bańka. Była już stara. Czy to ważne, gdzie was powieszą? Odezwał się aniołek, który dopiero teraz wyszedł z pudełka. Ważne, żeby było dla nas miejsce. Ojej, jęknęły obie bańki. No co tam, bałwanek szarpnął łańcuch. Nic, cisza. Łańcuch wycofał się na strych. Pewnie jeszcze nie ma choinki. Co z nami będzie? Odezwała się granatowa bańka. A co ma być? Dziwiły się lampki. Ale nie dostały odpowiedzi, bo w kącie szafy rozległ się cichy szlok. Buu. Kto to płacze? Najstarsza bańka podreptała w tamtą stronę. Płacz był coraz wyraźniejszy. Bu, która z was płacze? Zniecierpliwił się aniołek.
Ja coś zachlipało. Kto? Słoneczko, bu. A, to ty. Najstarsza bańka pomogła słoneczku wyjść z ciemnego kąta. Dlaczego płaczesz? Bo wyrzucą szklaną babę i granatową bańkę. Słoneczko było bańką, która Zosia dostała od babci. Było nieduże, żółte, z falującymi promykami. Na choince zawsze uśmiechało się wesoło, ale gdy usłyszało coś smutnego, zaraz zaczynało płakać. Nikogo nie wyrzucą, uspokajała najstarsza bańka. To nie słoneczko, tylko mazga, je zapiszczały szóstki. Uwaga, idą, idą, rozległo się z parapetu. To wołał samolocik, który cały czas siedział przy oknie i obserwował ogród. Kto tam, zapytały bańki. Tatuś z Adasiem, chyba niosą choinkę. I na tym zakończę, kochane dzieci, ale namawiam Was, aby mamusia, aby rodzice dokończyli Wam tą wspaniałą świąteczną opowieść. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam.